Dzień po dniu odbywają się w Poznaniu wernisaże. Każdy z nich aranżowany jest przez danego artystę lub artystów w kontekście ich przestrzeni twórczej. AK30 to wspólny projekt kadry, studentów i przyjaciół pracowni zjawisk teatralnych Katedry Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Opiekę artystyczną nad projektem sprawuje doktor habilitowany Piotr Tetlak. 30 wystaw w ciągu 30 dni, czyli projekt AK30, umożliwia widzom bezpośrednie spotkanie z poznańskimi twórcami. W tym roku wydarzenie trwa od 15 lutego do 16 marca. Każdy wernisaż trwa tylko jeden wieczór, jest więc zjawiskiem efemerycznym, a także poprzez przestrzeń, w której się odbywa, swoiście intymnym. Artysta bądź artyści związani z danym miejscem chcą poprzez jego aranżację na czas trwania wystawy oddać w jak najlepszym stopniu charakter swojej twórczości. Widzowie mogą nie tylko zapoznać się z projektami artystycznymi, ale także podejrzeć, jakie książki, płyty czy inne przedmioty wpływają na inspirację twórców. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie na kolejnej edycji AK30, to już czwarta w tym roku. Dzisiaj spotkaliśmy się na 8 wernisażu z rzędu. Dzisiaj gościmy w mieszkaniu Uli i Adama. Przepraszamy za opóźnienie, które wyniknęło, ale to tak z racji tego, że jak widać, grupa, która się dzisiaj tu będzie prezentować, jest dosyć liczna. Ja może przedstawię. Wśród nas mamy Ulę Chodorowską, studentkę malarstwa, ostatni rok. Agnieszka Kucharska, również studentka malarstwa. Adam Żurawiecki, artysta intermedialny. René absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Bukareszcie. Monstwór i Kasper Kapsa. Autorzy przedstawianego wernisażu tak opisują siebie. Jesteśmy miksem ludzi zajmujących się szeroko pojętą sztuką. Na przykład artysta z Bukaresztu, studentki malarstwa z północy i południa Polski, twórca intermedialny, DJ oraz polski street art w najlepszym wydaniu. Nasze spotkanie jest szczęśliwym przypadkiem. Happy coincidence, w który wierzymy. Znajdziecie u nas obiekty, obrazy, dobrą muzykę i przyjemną atmosferę. To już czwarta edycja projektu, co pokazuje, jak ważne jest budowanie dialogu pomiędzy artystami a odbiorcami, nie tylko za pośrednictwem oficjalnych instytucji, ale poprzez bezpośrednie spotkanie. AK30 jest wydarzeniem wyjątkowym, które sprawia, iż artysta przestaje być oderwany od swych prac i staje twarzą w twarz z odbiorcą. Don't understand, baby. I'm
Przypominamy, że wystawy AK30 trwają już tylko do 16 marca.